Witajcie! Dziś w Edukacji Niezwykłej kilka słów na temat motoryki dużej. Postawa ciała podczas chodzenia wpływa na sposób siedzenia, a to bezpośrednio przekłada się na ustawienie barków, łokci i dłoni, w efekcie chwyty zabawki, mazaka, kredki, narzędzia pisarskiego. Nie bez przyczyny fizjoterapeuci czy terapeuci ręki mówią o tym, że dłoń zaczyna się już poniżej kręgosłupa. Nasze ciało to zbiór systemów mięśni, kości, neuronów, a wszystkie te systemy są ze sobą połączone i wpływają zwrotnie na swoje funkcjonowanie, a w efekcie determinują naszą sprawność i efektywność działania. Dlatego, aby wspomagać nasze dziecko w rozwoju sprawności fizycznej, pierwsza prośba – zabierajmy dziecko na plac zabaw. Tam ma nieograniczone okazje do wzmacniania i trenowania swojej sprawności fizycznej. Wykorzystajmy ten zasób. Naprawdę warto. Moją osobistą inspiracją i odkryciem ostatnich lat jest taśma malarska. Jeżeli jako rodzice przykleimy kawał taśmy malarskiej wzdłuż przedpokoju czy w pokoju, zaproponujemy dziecku: przejdź po linie, skacz, przeskakuj, przeczołgaj się, bądź pociągiem, bądź pieskiem, bądź wężem. Stwarzamy nieograniczone pole do popisu dla wyobraźni, nie tylko naszej, ale i naszego dziecka. Doskonałe ćwiczenie motoryki dużej z wykorzystaniem w sumie prostej rzeczy i bezpiecznego zasobu. Taką taśmę łatwo jest przykleić, później po odklejeniu nie zostawia żadnych śladów, a jest źródłem nieograniczonych zabaw i ćwiczeń. Kolejna inspiracja to składanie koca lub ręcznika. Ćwiczymy wtedy obręcz barkową, przekraczanie linii środkowej ciała, planowanie i wykonanie ruchu. Polecam gorąco, dlatego że jest to także wyjście na przyszłość do różnych zadań samoobsługowych, takich jak składanie własnych ubrań wyciągniętych z pralki czy z suszarki. Kolejna inspiracja, jeżeli już poruszamy się w obrębie obręczy barkowej, to ćwiczenia na płaszczyźnie pionowej. Ja wymyśliłam dzisiaj przyklejanie malutkich elementów, w tym przypadku plasteliny lub ciastoliny, do kolorowych kartek zawieszonych na drzwiach pokoju. Tak naprawdę ten element koloru jest tylko pewnego rodzaju rozproszeniem i uatrakcyjnieniem tego zadania. Celem nadrzędnym jest ćwiczenie obręczy barkowej i siły nacisku dłoni, a kolor jest po prostu dla dziecka uatrakcyjnieniem i przebraniem tego zadania w coś, co jest dziecku już znane i najczęściej nie sprawia problemu. Dziecko osiąga sukces, bawi się, a jednocześnie trenuje sprawność motoryki dużej. Ostatnia dzisiaj inspiracja to rzucanie do celu. Ja do tego ćwiczenia wykorzystałam kulę z papieru. Najpierw poprosiłam dzieci, żeby pozgniatały kartki papieru, a później ustawiłam je na linii startu. Linię startu też wykonałam z taśmy malarskiej. Ta linia startu jest o tyle ważna, że porządkuje nam zadanie, porządkuje to ćwiczenie. Nie ma wybiegania, prześcigania się. Mniej więcej wszyscy się karnie stosują do tego, że ta linia to jest to miejsce, gdzie stoimy i skąd zaczynamy zadanie. Rzucamy do celu na dwa sposoby. Od dołu i zza głowy. W obu tych przypadkach różne mięśnie biorą udział w wykonaniu tego zadania, więc dlatego warto modyfikować je i wykorzystywać oba sposoby. Jeśli chodzi o motorykę dużą, to tak naprawdę wydaje nam się, że ćwiczymy ją na co dzień. I to prawda, przecież cały czas chodzimy, biegamy, nasze dzieci ciągle skaczą, biegają, są w nieustannym ruchu. Warto jednak raz na jakiś czas troszeczkę skanalizować
tę energię i uporządkować te zadania. Szczególnie jeśli widzimy, że nasze dziecko potrzebuje wsparcia w jakiejś sferze, czy to jest sfera związana ze sprawnością obręczy barkowej, czy chodzi bardziej o sposób poruszania się, czy ustawienia miednicy. Wskazówki zazwyczaj znajdujemy w opiniach od specjalistów lub w fachowej literaturze. Polecam gorąco inspirację. Za tydzień zajmiemy się kolejnym obszarem rozwoju i już nie mogę się doczekać spotkania z Wami. Zapraszam na swój fanpage na Facebooku, na YouTube'a. Wciskajcie dzwoneczek, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Edukacja niezwykła. Polecam serdecznie.